Studiu Radia 5 dowódca 14 Sowalskiego Dywizjonu Artylerii Przeciwpancernej, podpułkownik Waldemar Siedlecki. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam wszystkich. To taka coroczna wizyta w naszym studiu, bo zapraszamy oczywiście na fantastyczną uroczystość. Co to za uroczystość? Piąte święto Suwalskiego Dywizjonu i tak jak co, co roku zapraszałem, tak samo teraz w tym roku chciałbym też zaprosić na obchody naszego święta, dzień otwartych koszar. Tak więc każdy będzie mógł wejść na tereny jednostki i zobaczyć to, czym dywizjon dysponuje i czym chce się pochwalić, zajrzeć w każdy zakamarek. No nie powinno, można powiedzieć, że w każdy zakamarek mamy też miejsca takie, gdzie niestety nie będzie można wejść, ale to, co chcemy pokazać, to, to, to będzie można e, dotknąć, do, te, wziąć do, do ręki, można będzie to sprawdzić e, wręcz namacalnie. Znając suwalskich żołnierzy, to przygotowaliście mnóstwo widowiskowych pokazów. No, sądzę, że te nasze piąte święto nie będzie odbiegało od czterech poprzednich i postaramy się je obchodzić naprawdę hucznie. Na święto zaprasza dowództwo, ale też Stowarzyszenie Miłośników Historii i Tradycji Żołnierzy Sowalszczyzny, które też bardzo prężnie działa, widać to gołym okiem zresztą. Po to jest właśnie to nasze towarzystwo, mówię nasze, bo działa przy jednostce, przy współpracy z jednostką i tak samo właśnie ono zaprasza, jest jednym ze współorganizatorów tego naszego święta. Czym stowarzyszenie na co dzień się zajmuje? Bo to, to, to wszystko widać przed waszym obiektem zwanym Klubem Łańskim, różnie to w historii było nazywane. Jak sama nazwa wskazuje, naszego stowarzyszenia w historii i tradycji żołnierzy Suwalszyzny, tak więc tutaj stowarzyszenie... Jako priorytet ma to właśnie kultywowanie historii, tradycji, pokazywanie wszystkim tutaj przyjezdnym, mieszkańcom tą historię, tradycję, ale również wspiera nasz, nasz współczesne te wojsko w tej tworzeniu nowej historii i tradycji. Fantastycznie odświeżone elementy wyposażenia wojskowego sprzed lat no, ozdoba Muzeum Historii i Tradycji Żołnierzy Słowalczyzny. Wiadomo, że sprzęt ciężki w szczególności cieszy się największą popularnością, w szczególności wśród dzieci, i młodzieży, ale też zapraszam do, do środka naszego klubu. Są też ekspozycje, ekspozycje broni palnej, trochę mniejsze gabaryty, ale też oko będą cieszyły miłośników historii. Piąte święto to takie mała okazja do podsumowania. Jest lepiej niż przed pięcioma laty, czy gorzej w suwalskim wojsku? Znaczy na pewno jest to pierwsze nasze święto takie typowo radosne. Bo dotychczasowe święta zbliżały nas ku daty, da, dacie rozformowania. A tu już możemy rzeczywiście w pełni świętować, wiedząc, wiedząc, że już jesteśmy jednostką perspektywiczną, że będziemy przeformowani, przezbrojeni i przezbrojeni w nowoczesny sprzęt.